Szanowni Państwo, znajdujemy się w Pleszewskim Ratuszu. To centrum dowodzenia miastem i gminą Pleszew. To miejsce, gdzie na co dzień załatwiacie Państwo swoje sprawy administracyjne, ale to także miejsce, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju Pleszewa i całej naszej gminy. Chcąc podzielić się z Państwem informacjami dotyczącymi działalności władz miasta i gminy Pleszew, informacjami, co dzieje się na co dzień w Pleszewie i w całej naszej gminie, stworzyliśmy właśnie ten serwis samorządowy. A że życie dziś biegnie bardzo, bardzo szybko, będzie miał on krótką i mam nadzieję bardzo przyswajalną formę. Dziś premiera, ale Flash PPL będzie się ukazywał regularnie w każdy ostatni czwartek miesiąca. Oglądajcie nas na www.pleszew.pl, kanale YouTube i Facebooku. A co w dzisiejszym odcinku? Miasto i gmina Pleszew buduje kolejne mieszkania, tym razem na wynajem. Jednym z większych problemów naszego miasta jest brak mieszkań dla ludzi młodych. Strzenica do Koszkiew zmodernizowaną drogą za ponad 6 milionów. Wykonana została całkowicie nowa nawierzchnia z poszerzeniami na odcinku poza miastem. Jednocześnie wykonaliśmy ścieżkę pieszo-rowerową. Sadzimy drzewa w trosce o środowisko. No na pewno to jest dobry pomysł, bo w Pleszewie jest dość duży smog i na pewno to pomoże w pewnym sensie. Miasto i gmina Pleszew chce budować kolejne bloki, tym razem jednak nie na sprzedaż, a na wynajem z dojściem do własności po 5 latach. Dwa budynki z 96 mieszkaniami w wielu wariantach powstaną na osiedlu Mieszka I na placu przy Markecie. Jednym z większych problemów naszego miasta jest brak mieszkań dla ludzi młodych, stąd też miasto i gmina Pleszew wspólnie ze swoją spółką PTBS podjęła decyzję o realizacji dwóch bloków, blisko 100 mieszkań skierowanych właśnie dla ludzi młodych. Ludzi młodych, którzy nie mają zdolności kredytowej, a chcą jednak z tym miastem się na stałe związać. Stąd też w 2020 roku planujemy rozpoczęcie tych inwestycji, tak żeby w roku 2022-2023 młodzi mieszkańcy naszego miasta, naszej gminy, ale również osoby z zewnątrz, które już tutaj pracują, mogły zamieszkać we własnym M. Każdy budynek będzie miał 6 kondygnacji, piwnice, windę, parkingi nadziemny i podziemny. Projekt bloków jest już gotowy. Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia internetowego formularza na mieszkania.pleszew.pl. Największa drogowa inwestycja 2019 roku zakończona. Droga Pleszew-Tomaszew-Koszkwy to nowy, niemal 3-kilometrowy odcinek od ulicy Zachodniej przez Szenica-Tomaszew aż do skrzyżowania z drogą powiatową w Koszkwach. Wykonana została całkowicie nowa nawierzchnia z poszerzeniami na odcinku poza miastem. Jednocześnie wykonaliśmy ścieżkę pieszo-rowerową do samych Koszkiew. Myślę, że mieszkańcom spodoba się ten ciąg pieszo-rowerowy, dlatego że będzie on przebiegał również wśród drzew. Posadziliśmy przy tej drodze niespełna 300 drzew, będą to lipy. Ponadto na odcinku w samym Pleszewie wykonane zostały dodatkowe chodniki. Inwestycja kosztowała ponad 6 milionów 300, z czego 50% kosztów to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Jesień w Pleszewie obfitowała w nowe nasadzenia. W mieście pojawiło się ponad 460 drzew, m.in. na ulicy Wierzbowej, Malinie czy przy Parku Wodnym. Najciekawiej jednak prezentują się te w centrum, w rynku i na ulicach przyległych Kraszewskiego, Tyniec i Bojanowskiego, które przeszły gruntowny remont. To przede wszystkim głosy naszych mieszkańców, którzy wskazywali nam, że w centrum miasta brakuje zieleni. Stąd też nasz pomysł, koncepcja oraz realizacja nasadzeń w centrum miasta zarówno platanów, jak i klonów polnych. Są to gatunki drzew ściśle skierowane do miast, centrów miast. Drzewa to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim troska o środowisko, czego świadomość mają mieszkańcy miasta i gminy Pleszew. No na pewno to jest dobry pomysł, bo w Pleszewie jest dość duży smog i na pewno to pomoże w pewnym sensie, ale też to ładnie wygląda. No fajnie wyglądają. Tam widziałam świeże posadzone, tak? Bardzo ładnie. Uważam, że będzie fajnie. Tak? Przyroda to jak najbardziej na pierwszym miejscu dla mnie. W sumie mi akurat to generalnie nie przeszkadza, także trochę zieleni się przyda na wiosnę. Trwa kolejny etap rewitalizacji terenów pokolejowych. Jest nowa siedziba biblioteki po dawnym dworcu, jest dom kultury po starej parowozowni. Przebudowana została ulica Kolejowa. Czas na drogę łączącą ulicę Targową z Ogrodową.
Przy tej drodze wykonany zostanie chodnik oraz miejsce do parkowania do postoju 4 autobusów. Będzie to takie mini centrum przesiadkowe dla miasta Pleszewa. Całość zostanie wykonana w standardzie z granitu, czyli będzie kostka brukowa, granitowa, już nowa, czyli nowa nawierzchnia, nie przebudowywana tak jak była dotychczas kolejowej. Tak samo chodnik też będzie wykonany z kostki. Przeniesiony zostanie w ten teren również parowóz, który dotychczas był przy ulicy Kolejowej. Nowe torowisko będzie wykonane pod ten parowóz, no i oczywiście oświetlenie oraz zieleń. Droga ma być gotowa na koniec czerwca 2020 roku. Sala wiejska w Pacanowicach to jedna z ostatnich, jakie w gminie Pleszew doczekały się gruntownego remontu. Budynek przeszedł termomodernizację wraz z wymianą dachu i nową stolarką okienną. Wewnątrz wymieniono posadzki, wykonano tynki. Wymieniono także niezbędne instalacje. Zagospodarowano teren wokół sali wiejskiej. Remont kosztował 770 tysięcy złotych, z czego 300 tysięcy to dotacja z Unii Europejskiej. W Pleszewie co roku odbywa się wielkopolski konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową pod patronatem marszałka województwa wielkopolskiego i burmistrza miasta i gminy Pleszew. W grudniu w Zajezdni Kultury odbył się kolejny uroczysty finał, na który zjechali autorzy prac z różnych części Wielkopolski. Po raz 23 organizujemy ten konkurs. Niebywała frekwencja, bo zawsze jest ponad 1000 zgłoszeń i ogromny trud komisji, aby wybrać tych najlepszych. Co roku widzimy, że tendencje jakby są rosnące pod względem artystycznym, czyli wyraz ten artystyczny, świąteczny w kontekście symbolu, ikony, świąt jest zadowalający, rozwijający. Jury nagrodziło łącznie 81 osób w 5 kategoriach wiekowych. Prace można podziwiać do 6 stycznia w Zajezdni Kultury, a następnie w galerii w holu Kina Hel. Co roku także w Pleszewskim Domu Parafialnym już od 15 lat odbywa się Wigilia dla samotnych i potrzebujących z udziałem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. 15 grudnia do wspólnego stołu zasiadło niemal 300 osób. Spotkanie od lat organizuje miasto i gmina Pleszew, miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej, Dom Kultury, Towarzystwo imienia świętego brata Alberta, parafia pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela i tamtejsza akcja katolicka. Wigilię wspierają także sponsorzy. Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Pleszew, święta Bożego Narodzenia to czas radości i spokoju, ale także pielęgnowania naszych polskich i religijnych tradycji. Życzę Państwu, aby tegoroczne święta były wyjątkowe, spędzone w gronie rodzinnym i pełne wiary w ludzi, bo tej chyba najbardziej w dzisiejszych czasach nam potrzeba. Zatrzymajmy się na chwilę i zauważmy kogoś, kto jest obok. Uśmiechajmy się i bądźmy szczerze życzliwi. Na nowy 2020 rok życzę Państwu i sobie, aby mieszkańcy miasta i gminy Pleszew żyli spokojnie i zdrowo. Abyśmy razem rozwiązywali problemy, budowali nasze miejsce do życia. Wszystkiego dobrego!